Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy Dziedzictwo Hogwartu. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami stwierdziłem, że mamy tutaj quest oczywiście relacyjny z Poppy, który będziemy realizować. Ale ponieważ najbliższy proszek Few jest przy wiosce, która ma sidequesty, to ja pozbieram sidequesty. Ups, zły przycisk. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle? Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Najgorsze jest to, że zmienia mi sidequest. No dobra. Statue Madam Twiddle mentioned. O. Tak zrobię, ale nie teraz. Jeszcze jeden sidequest tu pobliżej jest. No nie wspominając o skrzyniach i innych takich, nie? Alohomora. Akurat legendarniak. Co się w ogóle pozmieniało? Revelio. Trochę się pozmieniało. Bo oczywiście poszedłem... po ostatnich misjach, po ostatnich seriach misji miałem wypełniony inwentarz... No nie tutaj. Wypełniony inwentarz, więc pozbyłem się rzeczy, ale coś sobie tam chyba wykupiłem, coś dodałem, coś zmieniłem. I po tych zmianach też zmieniłem nieco mój wygląd. Zmieniłem płaszcz w sumie. Zdaje się, że chyba jedna rzecz jeszcze czeka, bo brakowało mi chyba albo rogu garboroga, albo czegoś tam do maksymalnego poziomu. Więc trochę ten admin mi zajął jeszcze potem po skończeniu ze zwierzętami. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace. Belonged to the first of the Haggerty women. Hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse,
We're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer singer or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. No. Jakby to panu wytłumaczyć? What do you have for sale? What can I help you with today? O! Proszę. Thank you for your patronage. O, nie wiedziałem, że jest inny handlarz tymi towarami zwierzętogennymi. Nic innego nie potrzebuję, bo nawet już Feniksa mam, więc no. Tutaj jakieś śmieci tylko sprzedam. It's good luck for me, you stop by today. O, tutaj coś na mnie czeka i właśnie to chyba, temu chyba brakowało tego garboroga. No a mam kolejny. No, dzienie może będzie jeszcze wyższe. Tak, bo to jest jakby, jak widzicie, w obronie, czyli i zdaje się chyba spory, z tego co pamiętam. I'll keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off your face, she will. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Oughtn't I? Nie wiem, nie wiem. Aloha Mora. Hello. It's good to see you, my friend. If it wasn't for you, I might still be caged up by those dreadful ash zombies. Co do mnie gada? I will never forget your bravery. Kogoś uwolniłem przypadkowo. I dialog się szybko uruchomił. Revelio. Coś mi dziękował, że... It's you! Oh, I can't thank you enough for rescuing my dear Isco. He often speaks of the bravery you showed. You have my undying gratitude. Czy mogę was obrabować? Super. No, wiecie państwo, ja akurat Hello. Byłem w pobliżu. It's good to see you, my friend. It's you! Oh, I can't thank you enough for rescuing my dear Isco. Hello, Mrs. Rabe. How is Mr. Rabe doing? He's resting at the moment, but seems to be in good spirits. He's lucky I found him in time. We both are. If I'd known what you were planning, well, let's just say I'm desperately glad you're all right. Rookwood's criminals aren't to be trifled with. Promise me you'll stay safe. Your bravery is to be admired, but taking unnecessary risks, well... Don't worry, Mrs. Rabe. I can take care of myself. Yes, I believe you can. Thank you again for everything. Tak, tak, wszyscy są wielce zaskoczeni, że dzieciak rozwiązuje ich problemy. I oczywiście nigdy, gdyby byli w pełni świadomi, co się wydarzy, nie podjęliby tych decyzji, które podjęli. Przepraszam. Dobra, mogę? Co to jest? Revelio! Oho, chyba mam ten side quest, nie? Chyba tak. O, no, come on. Okay. Chyba znalazłem trop słodziejki, to już może się tym zajmę, jak już tutaj jestem. I tak naturalnie mi jakby wskoczył. Wierzę, że Revelio. Rozrzucone monety po drodze. More gold. I must be getting closer. Albo mnie doprowadzą do smoka, albo do złodzieja. I didn't touch your helm.
thank you for making me the first object of your suspicions. Know who my friends are now, don't I? Revelio. Ciężko mi będzie tutaj coś zdziałać. A idź tam, panie, co tam pan gadasz? Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. What do you have in store for me this time? Na pewno gdzieś jakieś jaskinie. O, właśnie. This could prove dangerous if I'm not careful. Już nie wygląda jak lokacja ze złodziejem. Wait. Revelio. Revelio. Okej, okay, dalej muszę iść. No dobra. Jest tutaj pan łamigłówek. Pominąłem też skrzynię. Może tą skrzynię wezmę, bo nie wiem, czy tutaj będę wracał. Bo mi pewnie nie zaliczy tego kampu, dopóki nie zbiorę skrzyni. A to akurat jest skrzynia na losowanko, co wylosowaliśmy. O! A to ciekawe, czym jest niewybaczalność poziomu trzeciego. Nawet bym losował, to bym właśnie pod takim... kolekcję. Po takim wylosowanku bym przestał. Niewybaczalność. Istotnie zwiększa obrażenie zadawane przekleństwa. A, to okej. Okay. To czego? Czarne magie, akurat nie korzystam. No, ale dobrze, że jest. Dobra, idziemy dalej za tym skarbami. Łamigłówek Merlina nie robię z tego względu, że no, potrzebuję jeszcze jakieś 20 do następnego, ostatniego już etapu i no nie będę chyba robił, przynajmniej nie na kamerze, nie? Ranu 100%, bo to nie ma sensu. Bardziej się skupię na fabularnych rzeczach. One są najmocniejszą, znaczy najmocniejszą, jedną z mocniejszych strony gier, natomiast mapa jest typu Ubisoft, nie za dużo wszystkiego. A itemizacja nie ma sensu tutaj w tej grze, nie? To wszystko jest bardzo nudne. Bez głębi. My God, ile tego jeszcze będzie? Więc... eksploracja... Oprócz tego, że świat jest po prostu i mapa jest ładna. No ale to sidequesty mieli tak, zobaczcie, jak mnie to nieładnie prowadzą, nie? Kolejna łamigłówka. Porozwiązana już, nie? No. Teraz się noc skończy, ja nie znajdę tych złodziei. Jezus, dalej. A, sprzedałem też zwierzęta, nie? Wspominałem, że sprzedam i It wasn't Katrin Hagerty after all. Alo, okej. Okay. Co ja mam z nim zrobić? Mogę go złapać? Serio? Revelio.
Nie, po co ją mam łapać? Po co mam łapać tego niuchacza? No dajcie spokój, no wystarczyło iść i powiedzieć im, hej, to był niuchacz. Po co mam to zwierzę męczyć? Które mi jeszcze uciekło w ogóle. Oh my god. Revelio. An intruder! Głuchar w klatce. Alohomora. Okej. Okay. Już się mi tak raz chyba zdarzyło znaleźć zwierzę w klatce, nie? Ale... No nie jest legendarne, nic to nie będę go brał, nie? Po prostu go wypuszczę. Też nie mam w sumie parki, tylko czekaj, ja mam Filemona. Demet, to była samica, mogę ją jednak wziąć. Gdzie ten niuchacz? O. That must be the Haggerty family heirloom. Dalej muszę złapać, czy nie? Kama, znalazłem to. Nie muszę łapać tego zwierzaka. Jesus Christ. Revelio. Albo to był zając? Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Revelio. Okej, mamy nowy quest relacyjny, widzę cię, skurczybyku. Teraz już mam ochotę cię złapać, bo jest nieuchwytny jak diabli. I wonder how Mr. Haggerty will take this news. His sister wasn't the thief and his heirloom's coming home. Resto momentum Expelliarmus, bo oczywiście na złym zakręcie sobie dałem. Oh god. Defindo. Tak, to miałem Expelliarmus. Okej. Najszybciej to mi chyba będzie wrócić tam pod proszku Fiu. A co to jest? Aha, o Jezus. Wait. Avada Kedavra. O krapers. Chyba zrobimy tę misję jednak zamiast z Poppy, nie? Ja obie oczywiście zrobię przed główną. Może się nawet uda zrobić dwie, nie? Dobra, szybko, panie Haggerty. Pan mnie wysłał po prostu w takim ważnym odcinku. Złotko zawsze się przyda, potem może zniknąć. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose... Mangy little blighter. Well, if you found a niffler's lair, as you say,
You must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Katrin's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a Niffler to Azkaban. Oh, at least my heirloom back. God. No to chyba muszę założyć. To chyba muszę. Myślę, że to jest idealna maska, żeby w niej zdobyć Avada Kedavra. Zwłaszcza, że w ostatnim odcinku nauczyliśmy się bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie. Fuck. Ooh. Mysterious and a bit unsettling. What to do? 80 doświadczenia drogą nie chodzi. Nauczyliśmy się, że Avada Kedavra wcale nie jest takie straszne, jak go malują. This place has seen better days. Bo wystarczy kucnąć, żeby go uniknąć. Ja dobrze lecę. Dajmy sobie... Leźmy sobie. What? Czyli wracamy do tych katakumb, w którym już byliśmy, w których no, na pewno się nauczyliśmy kwróc, jeśli dobrze pamiętam, nie? Oczywiście był też proszę chwilę, ale zapomniałem. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Okay. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop! You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Ale mam ładną maskę, zobacz na mnie, zobacz na moją maskę. It's my fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Przecież on nie wie. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Wydaje mi się, że walczyłem już tutaj z Inverisami, nie? Revelio. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Fringa! Incendio! Glacius! Finder! Fringa! Fringa! God damn you. Incendio. Poziom.
Tak, oni są o tyle upierdliwi, że trzeba ich podpalić pierwsze, nie? Chociaż... Rebellion. Czy to jest istotne? Czy z tego wychodzą... Co w sumie z tego wychodzi? Nic, on może chciał to wyjdzie, nie? Czy coś? Rebellion. Mamy trzy opcje drogi. Tutaj przyszliśmy. Mamy w prawo. Mamy w lewo. Tam się wydaje więcej, to pójdziemy pierwszy w prawo. A, okej, więc to jest, tu już byliśmy. Tutaj w sumie nie mam czego szukać, to naprawdę. Poziom zdobyłem, w sumie zapomniałem, to sobie przydzielę talent. Zaklęcie mam kompletne, super. Co tutaj ciekawego? Blokowanie latających pociągów od perfekcyjnego dwie, spoko. Wrogowie trafieni drętwocą. Blokowanie. A, może sobie dam jednak tak, tutaj może sobie dam, nie? Czas trwania eliksiru skupienia. Jeśli dowolne zaklęcie zostało, zostanie w tym czasie rzucone. Lub... Zasięg i... Znacząco zwiększa zasięg i wrażenie efektu mikstury. To chyba każdej mikstury, nie? Niewygrywalność mnie nie interesuje. Dam sobie te mikstury. Okej. There weren't this many in theory before. Yep, and there's no story. Sign of Sebastian. It's Bringo. Glacius. Levioso. Levioso. Incendio. Confringo. Bombarda. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Okej, czyli conveniently nam zrobił exposition dump. Rebellion. Tego, co się wydarzyło, zanim tutaj trafiliśmy, mało tego, równie conveniently znika, żebyśmy mogli w spokoju nauczyć się Avada Kedavra, nie? Raczej by, nie wiem, pewnie się postawił między nami
a Sebastianem i zaatakował nas, gdybyś się dowiedział, że mam zamiar się nauczyć awatakadabra. No dobra, gro. Co tutaj? Czemu to nie jest pozbierane? Co to było niedostępne wcześniej? Rebellion. Znajdź Sebastiana. No zakładam, że muszę iść tutaj, nie? No tamte rzeczy chyba pozbierałem. W większości nie będę się tam teraz zagłębiał. Idę. How many in theory are there? Leviosa! Incendio! Arrest and Momentum! Cały czas. A, i czyż najgorsze w tych wszystkich jest to, jak oni się po prostu teleportują na mnie. Co ja to doświadczenie dostaję? Zbagowało mnie, co nie? To chyba nie tam, nie wiem. Nie na wprost, bo to chyba jeszcze nie było zablokowane. Possibly. Mamy go. Tak, tutaj na pewno muszę wyciągnąć te kości. Co to jest? Ostatnio coraz więcej bugów zauważam. Chyba się to wiąże z tym, jak zacząłem używać więcej tych eliksirów. Zostają w ręce, nie? A teraz coś takiego tutaj się mi pojawiło. Jakiś tutaj marker obiektu, nie? Chociaż nie. To jest aha, marker tego i tej zmiany z miejscem, a nie ze mną. Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't! The relic! You'll pay for this! But... Levioso! Take the fruit! Some of you have gone too far! Incendio. I'm ending this now! That relic was going to save Anne! You're supposed to protect us! Levioso! I am protecting you, you foolish boy! Incendio! Glacius! Finger! Finger! Arresto Momentum! Levioso! Depulso! Glacius! Confringo! Potato! Bombard! Sorry, it had to be done. Incendio! Confringo! Stupefy! Confringo! Potato!
Defender! Kong Ringo! Defender! Levios! Arrest him! Now you've gone too far! Kong Ringo! Pulsar! Descendo! Glacier! Levioso! Defendo! Defender! Protego! Descendo! Descendo! Levioso! Kong Ringo! Sorry, it had to be done. Bombarda! Mr. Salo, stop! Defendo! Descendo! What the hell? Confringo! That one is doing my world on that. Levio! Bombarda! Oh, well, just go. Confringo! Arresto Momentum! Confringo! Oh, shit! Now you've gone too far! Huh? Descendo! Expelliarmus! Confringo! Defolta! She cannot be healed, Sebastian! You must stop! I won't let her suffer! Avada Kedavra! Your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Revelio. Sebastian, wait! Glacius. No, mogę go zatrzymać, czy nie? Sensu, trzeba tak za nim po prostu biec. No smutna scena. No ale jakby od jakiegoś czasu już ten wątek się stał bardzo mroczny i właśnie inaczej nie mógł skończyć. What is it? Zrobiło aż tak poważnie, że może jednak zrezygnuje z maski niuchacza. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us.
I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Błyskawica. Ciekawe. Ciekawy symbol. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later. The Undercroft, all right? Okej, wybrałem trochę odpowiedzi według tego, co myślałem, że zagwarantuje mi otrzymanie zaklęcia. Nie używam ich, ale zacząłem je kompletować, chciałem je skompletować. Natomiast jeśli chodzi o jakby roleplaying i no bez sensu, tak? Nie zgadzam się z tym. Pewnie może zazwyczaj te wybory dialogowe nie mają większego znaczenia, ale nie chciałem ryzykować, że na przykład, nie wiem, wcześniejsze moje wybory tak poprowadziłem, żeby zdobyć te zaklęcia, żeby ostatecznie potem ich nie mieć, nie? Myślę, że takiego Rukuda czy Harlowa z chęcią będę sobie używał tych zaklęć, nie? Pewnie jest jakiś też achievement na to, czy coś. Nie, że jakoś dbam o to specjalnie, ale no, tak to skomentuję to, co wybrałem. No to jest oczywiście wiadomo, że czy nikt nie powinien znać tego zaklęcia? Czy się z tym zgadzam? No to tak jest w kwestii broni palnej, tak? Czy powinien być dostęp do broni? To nie broń zabija, to ludzie, nie? No w idealnym świecie tak, owszem, każdy mógłby mieć dostęp do broni, no ale żeby tą broń zdobyć, wiadomo, trzeba jakiś może test, może oczywiście mieć jakieś tam godziny na strzelnicy i tak dalej, ale w idealnym świecie jakby każdy człowiek jest odpowiedzialny i każdy człowiek użyje jej tylko kiedy musi do obrony, nie? Ale wiemy, że nie żyjemy w idealnym świecie, więc najczęściej to jest rzecz wykorzystywana do niecnych celów i prowadzi do krzywdy niewinnych. No i to samo jest chyba z Avada Kedavra. Nie ma nic złego w znaniu tego czaru. Ale w świecie, gdzie są takie czary jak bombarda, w świecie, gdzie możemy kogoś zamienić w, nie wiem, w szczura, czy nie, różne inne cuda wykonać, możemy zabić, wiecie, realistycznie rzecz biorąc, incendio jest chyba groźniejsze niż Avada Kedavra, bo jeszcze nie dość, że cię zabije, to jeszcze cię, nie wiem, wypali ci skórę przed i po prostu jest chyba gorszą śmiercią, bo dłuższą niż takie natychmiastowe Avada Kedavra, tak naprawdę, więc to jest bardziej tak będzie na torturę w porównaniu niż nie, więc tutaj oczywiście znowu załamuje się nam ta logika przez to, że jest to świat stworzony dla dzieci, nie? I większość tych rzeczy, głębszych aspektów nie jest przemyślana. Pomijając fakt, że można na przykład uskoczyć, żeby uniknąć tego zaklęcia, nie? Więc jakby to zaklęcie zawsze było budowane wokół niego, była... No to jest takie... To jest kara śmierci, tak? To jest dostęp do broni. To wszystko symbolizuje ten jakby aspekt naszego społeczeństwa. No więc i wiąże się z nim i jakby... Cała filozofia wokół tego sprowadza się do właśnie tego, że sama ta rzecz nie jest zła. Znać to zaklęcie nie jest okej, tylko używamy go w ostateczności. No i taki też mam zamiar ja w przypadku tych zaklęć niewybaczalnych. Nie mam ich na żadnym z moich setów i tak mam mało miejsca. Tych setów jest bardzo mało. Najgorszym aspektem tej walki, ta walka jest fantastyczna, to pojedynkowanie się na różdżki, super. A najgorszym aspektem tego, i to zawsze mi się w czasie walki źle wykonuje, jest
jakby trzymanie dwóch klawiszy, żeby zmienić te sety i oczywiście jeszcze muszę klikać D-pad, żeby płynnie między nimi przechodzić. Czasami mi się kliknie coś innego i już jestem wybity z rytmu. Jeszcze w międzyczasie cały czas mnie atakują, więc muszę naciskać B, czyli muszę wyjść z tego mojego... bo to muszę przytrzymać RT, żeby to zmienić, więc generalnie jest dramat wobec operowania. No to ograniczenie kontrolera i konsoli tutaj wskakuje. Podejrzewam, że na PC jest nieco łatwiej. Ale i tak trzeba zmieniać te zestawy, no bo to problem nie jest z tym, jak zmieniamy te zestawy, które przyciski trzeba nacisnąć częściowo też. Problem jest z tym, że te zestawy istnieją, ale nie mam na przykład paska na dole, gdzie mam 10 zaklęć, nie? I sobie tylko klikam każde jedno według potrzeby. No, więc to jest mój największy problem z tym systemem walki, więc nie ma miejsca i na nie i tak. Czy mógłbym te użytkowe niebieskie na górze się pozbyć? Ale na przykład Camelona używam cały czas, no ale powiedzmy, że mógłbym mieć zamiast Wingardium. No i okej, tu mam też bombardy. No tak. No nie ma miejsca na nich po prostu i tyle. Więc nie używam ich w walce, nie wiem, z pająkami i takimi innymi. Ale myślę, że założę sobie na jakieś takie, wiecie, bardziej poważne misje. Dobra, nie będę zaczynał jednak misji z Poppy, bo to na pewno też będzie dłuższa sprawa, więc to zrobimy następnym razem. No i pewnie to będzie już ostatnia rzecz, chociaż z drugiej strony też jestem, jeśli chodzi o główne misje, no na 11 czy na 11 z 14 chyba, tak? Więc wydaje mi się, że ten mój side content, który robię, jest nieco do tyłu, więc podejrzewam, że może mi wskoczyć dalszy ciąg, tak jak teraz mi wskoczył w trakcie trwania tego odcinka, mi wskoczyła słówka na Omenisa i Sebastiana i Annie i wtedy zmieniłem priorytet. Więc wracamy do początku tego odcinka. Oczywiście jeszcze wkradła się ta misja z tą złodziejką, ta, która była w sumie śmieszna i fajna. No i właśnie, takie mam wrażenie, że z tych wszystkich rzeczy, które mi zostały przed endgame'em, to zrobienie... Nie wiem, czy wszystkich, bo też nie będę biegał jak oszalały po mapie i w Hogwarcie i szukał wszystkich sidequestów, ale jak teraz gdzieś tam idę i widzę sidequesty, no to go zbieram, a czy go zrobię, to też w sumie zobaczę. Chociaż myślę, że tak. Myślę, że może nawet bym skończył, jeśli pojawi mi się na przykład ostatnia misja, jakiś główny wątek, to zrobię go, a potem może sobie będziemy mieć takie bonusowe odcinki w serii, gdzie będę robił ten side content, aż mi się znudzi w sumie, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Wątek z Sebastianem zawsze był jednym z lepszych, no i pozostaje i kontynuuje jako bardzo ciekawy, ale dramatyczny. Dobra, wrócimy do Poppy następnym razem. Dzięki za dzisiaj. Miło, że wpadliście, kronikarki i kronikarze. Niech mózgiczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Sztosowego tygodnia.